No, to nam pozwoli naprawdę na backtracking do praktycznie każdego możliwego poziomu, jaki jesteśmy w stanie sobie teraz tylko wyobrazić. Serio, mówię to autentycznie serio. Dobra, poprzesuwajmy sobie to. To chyba nie tak ma być. Chyba muszę właśnie... O, właśnie w ten sposób. O, właśnie tak. I co tutaj będziemy... A, teraz będziemy mogli sobie wysunąć te platformy. O, to dobre będzie. Ha, jeszcze trawkę żeśmy zgarnęli. Świetnie. To naprawdę tutaj te trofki to muszą być super easy. Nie wierzę, że jest inaczej. No i super. Super, ogarnęliśmy to. Teraz możemy, kurczę, wracać z powrotem do góry, bo zostaje nam tylko już ostatnia sekcja. Ale poleciał. Au! To musiało boleć. Ajajaj. Wszystko spoko, wszystko fajnie, ale ja jeszcze mimo co bym tutaj wrócił. Ja bym się cofnął tam. A to tylko z tego względu, żeby przesunąć ten blok. Ten blok, a nie ten blonk. I wiecie, o jaki blok mi chodzi. Elo, przyszedłem tutaj nabroić trochę. O! I zebrane. Całkiem fajnie schowane, to muszę przyznać. Zresztą tu chyba następne będzie, co nie? Bo one te sekrety są bardzo blisko siebie. W hubie. No bo w tym... no w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie? One są chyba w miarę blisko siebie, tak mi się wydaje, kurczę pieczone. O, fajna, spokojna nutka się tutaj włączyła. Superancko. Superancko. Ale tu nic nie ma. Wydawało mi się. Może to tam było? Oj, gra momentami ścina. Gra momentami strasznie ścina. Oj, gubi. Klatki na sekundę. O, tu mamy następne. Możemy tutaj iść? Dokładnie. Aha, i tu będziemy mieli tą chyba ostatnią ścieżkę. Skoro tutaj się checkpoint odpalił. Czyli tu będziemy mieli czwartą lokację, którą trzeba będzie zwiedzić chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, więc zaczynamy. Gdzie jest F-ka? Tu jest F-ka.
No tu chyba autentycznie będziemy mieli coś jeszcze do roboty. W sensie tu będziemy mieli tą czwartą lokację chyba. Trochę się boję tu iść, bo ja się boję, że tutaj właśnie zaczniemy nowy poziom. Ale chyba nie mamy innego wyjścia. Nie no, zaczynamy nowy poziom. The Hidden Jungle. The Hidden Jungle. Jedna statua, cztery odłamki do zebrania. Zrobimy sobie ten poziom i chyba będziemy kończyli. Tak mi się wydaje. Bo nie chcę też, żeby następna sesja trwała, nie wiem, 20 minut i żeby był koniec gry, no nie? Więc trzeba sobie to jakoś troszeczkę ułożyć. No, zaczynamy już tutaj ostatnie tak naprawdę poziomy. Tak naprawdę już 3 nam zostało, nie licząc teraz tego. Ej, serio, tutaj nic nie ma? To po co jest to przejście? Aha, żeby se tak było. No to nieźle, twórcy to wykminili, naprawdę. Gratuluję. Twórcy to są tacy kawalerzy, że ja pierdzielę. Normalnie tarzam się ze śmiechu w tym momencie, nie? Ale cisza tutaj jest w ogóle. Poza krokami tego. Poza kroczkami wiewióra to nic tutaj nie ma. Znaczy nic nie słychać w ogóle. Epoka Lodowcowa 3, normalnie w tym momencie. Wspomnienia, że tak powiem, z Wietnamu. Śmiesznie. Ładnie to wygląda. No, trochę czuć ten klimat typowej dżungli. Nie będę tego ukrywał, że ja już momentami czuję, jakby mnie coś żarło w rękę. Jakieś komary inne tam duperelstwa.
co się teraz wybudziły ze snu zimowego. Jak już wcześniej wspominałem. Serio, naprawdę dziwnie się czuję teraz w tej lokacji. Czuję, jakby autentycznie mnie coś teraz miało gryźć po kostkach, po nogach. Wiecie, o co chodzi. Więc dlatego, jak oglądacie ten odcinek, to radzę wam, nie wiem, nasmarować się jakimś kremem przeciw robactwu. Bo autentycznie ja czuję, jakby mnie coś teraz swędziało. Może mnie coś użarło faktycznie. Nie, nic mnie nie użarło. Właśnie to jest najśmieszniejsze, że mnie nic nie użarło. Jest i checkpoint. Uwielbiam, jak wiewiór się tak podnieca, śmiesznie to brzmi. Następny checkpoint. Ale szybko idzie. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie, kurde. No, na żadnych sekretów nie ma? Serio? Oj, trzeba będzie to wyczuć. Jak te platformy się przesuwają. No, na przykład tak. Trzeba będzie to wyczuć. A tam mamy kolejny ten. Kolejny odłamek. Pewnie, że tak. To mamy na razie dwa odłamki i jedną statuę. Sneaky, sneaky, o kurde. Jestem ciekaw, jak w ogóle status trofek wygląda tutaj. Aż będę musiał potem po let's playu, znaczy po nagraniu tego, sprawdzić. Jak to jest, że ten, że ja tam padłem? Bo tamte pewnie liście, co nie? To liście mnie tak, kurde, instakillują? Nie, to nie liście, to po prostu wiewiór dostaje instakilla. Dobra, trudno, walić te skrzynki. Nic takiego nie pominęliśmy ważnego, tak mi się wydaje. O,
Ale dużo te liany, kurde. Czuję, jak to gówno syczy mi, kurde, do łba, nie? Masakra. Co? Jeszcze trofkę dostałem za TT? Śmiesznie. No teraz to poszło elegancko, jakby nie patrzeć. O! Tu jakiś mamy secret. Dobra, trzeci ten. Trzeci odłamek zebrany. To już powiem szczerze, że całkiem ochoczo wygląda. Tu naprawdę poszło elegancko. Jeszcze checkpoint, czyli to jeszcze nie koniec. Skoro to jeszcze nie koniec, to wypadałoby zobaczyć i trochę poeksplorować tutaj, byleby przepału nie narobić. O właśnie, tu chciałem się dostać. Bo tu mnie coś intryguje takiego. Mianowicie, co tutaj mamy? No i to jest problem, bo teraz tak. Ta gra ma trochę taki dziwny system. Bo jak teraz pójdę tam wyżej, to nie wiem, czy ja będę kończył poziom, czy ja będę jakby szedł do jakiegoś sekretu. Więc na razie może się cofnijmy. Na razie zróbmy po prostu cofkę. Bierzmy to. Czyli wygląda na to, że tam musimy iść. Czyli tak jak wtedy szedłem, to szedłem dobrze. Ja pierniczę. Nie lubię, jak wiewiór się tak spami, bo on potem tak jakoś dziwnie się blokuje i muszę chwilę czekać, żeby nim ruszyć. Nie lubię czegoś takiego. Bardzo, bardzo nie lubię. I kurde, weź tu się pop filtr ogarnij troszeczkę. To gwizdanie strasznie mnie dezorientuje, prawdę mówiąc. Ale dobra, idźmy sobie na razie tędy. O, czwarty ten! Ej, my tutaj chyba 100% zrobimy. Bez kitu. Tylko statuetki nie mogę nigdzie znaleźć. To jest dziwne. Ładnie! Srebrna trofka wleciała, panie i panowie. Jeszcze Rapid Fire'a dostaliśmy jako następną trofkę. Nie no, super idzie, super idzie. Myślę, że platynka będzie bardzo łatwa do ogarnięcia tutaj. No, już mamy godzinę. Godzinną sesję już mamy, tak więc dobrze, że zabrałem się za ten poziom.
Tam coś kurczę jest. Nie wiem czemu mi się wydaje, że wiewiór mógłby się tam złapać, ale kurde. No nie możemy tam doskoczyć z jakiegoś powodu. No i następny poziom. Heh. Mogłem się tego spodziewać. Te statuetki ciężko kurde znaleźć, prawdę mówiąc. One są dziwnie poukrywane, strasznie. Dobra, sprawdzamy status. No tutaj to żeśmy ładnie pocisnęli. Zostaje nam ten poziom, następny i ostatni poziom. I będziemy mieli wszystko z tej gry. No cóż, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Znaczy prowadziłem tę sesję, bo jeszcze prowadzić będę prowadził. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tych poziomach, które dzisiaj robiliśmy, o tych umiejętnościach, jakie wiewiór napotyka na swojej drodze, o przeszkodach, o tych w ogóle wszystkich nawiązaniach do epoki lodowcowej, jedynki, dwójki czy trójki. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, zaglądajcie na moje socjale, linki są pozostawione w opisie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zostaw łapkę w górę, a jak nie, to w dół i uzasadnij dlaczego. Napisz też również komentarz, gdyż bardzo mi na tym zależy, żeby była jakaś dyskusja pod tymi odcinkami. No i wpadajcie na socjale, linki są pozostawione w opisie. To by było na tyle. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!